kiedy pada słowo kawa, co przychodzi ci na myśl? Słodkie, mleczne frappe, a może delikatne latte czy kremowe cappuccino? Prawdę mówiąc, chętnie spróbowałbym cappuccino. Te napoje to stałe elementy naszej codzienności. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że w wielu miejscach na świecie kawa jest ceniona za swoją czystą esencję, bez ulepszaczy, bez cukru i mleka? W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wyprawę, podczas której odkryjemy sekrety kawowych tradycji, połączymy naukę z niespodziewanymi odkryciami i dowiemy się, dlaczego picie kawy bez mleka ma kluczowe znaczenie z perspektywy naszego zdrowia. Kawa to napój, który ma wielu zwolenników na całym świecie. Niektórzy piją ją ze względu na wykwintny smak, inni zaś szukają energetycznego kopnięcia, jakie dostarcza kofeina. Ta ostatnia jest dobrze znana ze swojego pobudzającego wpływu na układ nerwowy, poprawiając koncentrację i pamięć. Ale czy zdawałeś sobie sprawę, że kawa ma jeszcze jedną tajną broń? To polifenole, bohaterowie ochrony naszych komórek. Polifenole to związki roślinne, których zdolności antyoksydacyjne i przeciwzapalne mogą chronić nas przed wieloma chorobami, takimi jak cukrzyca, choroby serca czy nawet nowotwory. W naszym codziennym menu spotkamy je w owocach, warzywach, ziołach, przyprawach, zielonej herbacie i kawie. Kawa zawiera kofeinę i polifenole, które działają antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Kofeina pobudza aktywność enzymów kluczowych w procesie odłączania mitochondriów, zapobiegając nadmiernemu nagromadzeniu wolnych rodników i uszkodzeniom komórek. Polifenole zaś hamują syntezę białek, które są niezbędne do funkcjonowania mitochondriów, prowadząc do ich rozpadu i recyklingu. Ten proces, nazywany autofagią mitochondriów, to istotny mechanizm ochronny, który utrzymuje równowagę energetyczną i opóźnia starzenie się organizmu. Najnowsze badania sugerują, że polifenole są właściwie ulubionym pokarmem naszych jelitowych przyjaciół. A im więcej polifenoli włączysz do swojej diety, tym bardziej zróżnicowane i zdrowe stają się twoje jelitowe mikroorganizmy. Właśnie w ten sposób polifenole działają jak prebiotyki, stymulując wzrost i aktywność pozytywnej mikroflory jelitowej. Dzięki temu polifenole mogą poprawić trawienie, regulować poziom cukru we krwi i chronić barierę jelitową. Ale co się stanie, gdy do kawy dodasz mleko? Niestety białka mleka tworzą wiązania z polifenolami, co sprawia, że stają się one zupełnie niedostępne w twoich jelitach. Praktycznie rzecz biorąc, tracą swoją wartość. Czy zastanawiałeś się więc, co powinieneś zrobić? Idealnym wyjściem jest picie czystej kawy. Możesz także wzbogacić swoją kawę przyprawami pełnymi polifenoli, takimi jak cynamon, kardamon czy kurkuma. Nie tylko podniesiesz w ten sposób smak i aromat napoju, ale także dostarczysz swoim jelitom wartościowych związków roślinnych. Jak zatem powinna wyglądać twoja strategia? Dobrze jest unikać pewnych kulturowych zwyczajów, takich jak francuski i brytyjski zwyczaj dodawania mleka do kawy czy herbaty. Z drugiej strony inne kultury, takie jak japońska czy chińska, omijają ten dodatek szerokim łukiem. Ciekawe jest, że to właśnie mieszkańcy Japonii i Chin w pełni czerpią z dobrodziejstw herbaty i kawy, nie dodając do nich mleka. Niestety, Brytyjczycy nie mogą pochwalić się długowiecznością, podczas gdy Japończycy i Chińczycy są znani z wyjątkowo długiego życia, a jednym z czynników przyczyniających się do tego jest brak blokowania polifenoli w herbacie i kawie. Nawet zauważono, że to samo dotyczy jagód i borówek mieszanych z jogurtem. Łączenie polifenoli z jogurtem sprawia, że nasz organizm nie jest w stanie wykorzystać ich ochronnych właściwości. Jeśli nie wyobrażasz sobie kawy bez dodatku kremowego, zamiast mleka czy śmietanki, spróbuj mleka kokosowego lub mleka z orzechów makadamia. Ale uważaj na skład tego ostatniego, bo niektóre zawierają białko grochu jako dodatek zwiększający kremowość. Niestety białko grochu jest bogate w lektyny. Wiele osób, które decyduje się na dietę bezmleczną i zastępuje kawę mlekiem migdałowym lub owsianym, nie zdają sobie jednak sprawy, że mogą w ten sposób zaszkodzić swojemu zdrowiu i jelitom. Jak to możliwe? Otóż mleko migdałowe często produkowane jest razem ze skórkami migdałów, które są bogate w lektyny.
Migdały i mąka migdałowa to produkty, które najczęściej wywołują reakcje alergiczne, prowadząc do stanów zapalnych i zakłócając w ten sposób absorpcję składników odżywczych przez ścianę jelit. A jak wygląda sytuacja z mlekiem owsianym? Gdy przyjrzysz się etykietom na większości opakowań z mlekiem owsianym, odkryjesz zupełnie inną prawdę. Znajdziesz tam dodany cukier, który uderzy w twoje ciało z siłą porównywalną do mocno słodzonego napoju gazowanego, a także olej. Tak, tak. Ilość oleju na porcję odpowiada temu, co znajdziesz w porcji frytek. Nie sądzę, aby ktoś próbował przekonać cię, że gazowane napoje i frytki to zdrowy start dnia. Więc jeśli chcesz mojej rady, odpuść sobie trend mleka owsianego z tą zawartością cukru i tłuszczu. Wbrew pozorom nie jest ono zdecydowanie lepsze. Po drugie, owies i mleko owsiane często zawierają glifosat. Herbicyd stosowany w uprawie zbóż, który według wielu raportów ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Jeżeli więc nie wyobrażasz sobie kawy bez dodatku mleka, wybieraj mleko z orzechów makadamia. Ale pamiętaj, by nie zawierało dodatku białka grochu. Dobrą alternatywą jest mleko kokosowe, które naturalnie jest kremowe i nie reaguje z polifenolami w kawie. Inna ciekawostka, która często zaskakuje, to fakt, że nie wszystkie kawy są takie same pod względem zawartości polifenoli. Wpływ na to mają różne czynniki, takie jak region pochodzenia, metoda uprawy i przetwarzania ziaren kawy. Im ciemniejsza jest kawa, na przykład francuska lub ciemnopalona, tym mniej polifenoli zawiera. Jeśli więc planujesz zakup kawy, staraj się wybierać jasno palone ziarna. Wbrew powszechnym przekonaniom, ciemniejsza kawa nie jest lepsza ze względu na wyższą zawartość polifenoli. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Kawa powinna być jasno palona, ewentualnie średnio palona. Radzę unikać bardzo ciemnych gatunków, takich jak French Roast. Zauważalne jest, że niektóre z najdłużej żyjących ludzi na świecie gotują kawę przez cały dzień i piją ją czarną. Sposób przygotowania napoju ma zatem znaczenie, biorąc pod uwagę ilości polifenoli, które trafiają do naszego organizmu. Im dłużej fusy kawy zalegają w gorącej wodzie, tym więcej polifenoli się z nich uwalnia. Ludzie, którzy gotują kawę przez cały dzień i piją ją bez dodatków, dostarczają sobie najwięcej tych cennych związków. Podsumowując trend, który obserwujemy w wielu kawiarniach na całym świecie, gdzie kawa często podawana jest z dodatkiem cukru, syropów smakowych i mleka, nie jest zgodny z najlepszymi praktykami zdrowego spożycia kawy. Chociaż te dodatki mogą podnieść smak i konsystencję napoju, niestety blokują one korzyści zdrowotne, które oferuje nam czysta czarna kawa. Oczywiście nie oznacza to też, że powinniśmy pić kawę bez umiaru. Nadmiar kofeiny może być szkodliwy i wywoływać nieprzyjemne efekty uboczne, takie jak bezsenność, nerwowość czy podwyższone ciśnienie krwi. Dlatego zaleca się ograniczenie spożycia kawy do 2 filiżanek dziennie i unikanie picia jej późnym wieczorem. O tym, jak kawa wpływa na nasz sen, opowiemy w następnym odcinku na naszym kanale. Więc na koniec, zanim napijesz się kolejnej filiżanki kawy, czy nie lepiej cieszyć się jej naturalnym smakiem i czerpać z tego korzyści zdrowotne? To pytanie pozostawiam Wam do przemyślenia.